nad mechanikami. Witam panią redaktor. Czy to prawda, Marianie, że teraz Marianie zmienili zawód tatynkarza? Marianie, czy to jest prawda? Proszę cię, powiedz Marianie. Tak, pani redaktor, to jest wszystko prawda. Najprawdziwsza prawda, pani redaktor. A Marianie, mam takie niedyskretne pytanie dla ciebie, Marianie. Czy mogę ci je zadać, Marianie? Tak, może pani, pani redaktor. Proszę mi zadać to pytanie. Marianie, praca tynkarza wymaga, Marianie, wiele sił. Czy ty, Marianie, jesz codziennie rano śniadanie? Marianie, proszę, powiedz nam o tym wszystkim. A więc, Marianie. Tak, pani redaktor, odpowiadam na pytanie. Ja jem codziennie dobre śniadanie, a nawet jem i drugie śniadanie, aby mieć siły pracować, pani redaktor. Śniadanie to podstawa w tej pracy, pani redaktor. Marianie, potrzeba wiele narzędzi. Nieprawdaż, Marianie? Skąd wziąłeś je, Marianie? Ja je zakupiłem wszystkie za pieniążki z poprzedniej pracy, pani redaktor. Wiele mnie to kosztowało, ale zawód tynkarza wymaga, aby mieć te precyzyjne narzędzia, pani redaktor. Czy pokażesz nam, Marianie, do czego sluza te narzędzia i jak się nimi posługiwać, Marianie? Zwłaszcza jestem ciekawa, Marianie, do czego, Marianie, sluzy ta drewniana listwa z szklem w środku? Marianie, powiedz na proszę, Marianie, bo Marianie czekamy w niepewności. A więc, Marianie, opowiedz nam. Ta listwa służy do ustawiania i nanoszenia poziomu pionu, pochyłu i odchyłu, pani redaktor. To jest kielnia, którą rzucamy maltę na ścianę, a później tym oto narzędziem równamy to wszystko. Ja to teraz pokazuję na sucho, a jeszcze zaśpiewam taką pioseneczkę. Jeśli można. Wiadro, kubeł, piasek, woda. Tak się zaczyna tynkarska przygoda. Marianie, czy to opłacalna praca, Marianie? Czy masz, Marianie, dużo zleceń, Marianie? Please, powiedz nam wszystkim o tym, Marianie.
Tak, pani redaktor, gdy się wykonuje dobrze i sumiennie tą pracę, to jest wiele pracy. I zarobek jest dobry, proszę pani, pani redaktor. Da się wyżyć, da się wyżyć. Nie narzekam, nie narzekam, pani redaktor. A więc, Marianie, życzę sukcesów w pracy, Marianie, i pomachaj nam wszystkim ekom na pożegnanie. A więc, zaczynaj, Marianie. Marianie, dziękuję za wywiad, Marianie. Zapraszam również do oglądania następnych odcinków Marianowych nie tylko automobilowych porad. Marianie, saluski, Marianie. Heendo, fine, wiedersehen, ahoj, koniec, please, i pracuj dalej tak owocnie. Marianie, aby dzieciom i za nie zapewnić dobry byt, a przede wszystkim zjeść dobre śniadanie. Ja też dziękuję za wywiad, pani redaktor, i za pieniążki, które otrzymałem od pani za wywiad. I zapraszam także do oglądania moich marianowych, nie tylko automobilowych porad. Całuski, papa. Dziękuję.